To jest podcast Co Rzecze Rzecznik. Rozmawiamy z rzecznikami prasowymi o komunikacji, budowaniu relacji z mediami i o ich historiach zawodowych. Zadajemy trudne pytania i słuchamy fascynujących odpowiedzi. Paweł Zawadzki, Rafał Kątny i wyjątkowi goście. Zapraszamy. To jest podcast Co Rzecze Rzecznik. Dzisiaj waszym i moim gościem jest Donata Nowakowska, rzecznik prasowy Kolei Mazowieckich. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie również. Przede mną kobieta, która reprezentuje inną kobietę, czyli kolej. Kolej jest kobietą, ale kolej wyrasta ze świata męskiego i taka jest historia kolei. Ty dzisiaj jesteś odpowiedzialna za komunikację związaną ze spółką, którą są Koleje Mazowieckie. Gdybyś opowiedziała o swojej drodze w Kolejach Mazowieckich i w tym, jak to się robi, że dzisiaj się jest damą od komunikacji w tematach kolejowych, bo tak cię branża określa, jak przeczytałem. No cóż, kolej w ogóle jest kobietą i tu się w zupełności z tym zgodzę i widać to na każdym kroku. Między innymi widać to też po tym, że coraz więcej pań decyduje się na pracę za nastawnikiem, czyli zostają maszynistkami. Jest to zawód typowo męski, a jednak coraz więcej dziewczyn decyduje się na taką karierę, więc kolej ma w sobie coś takiego, co przyciąga jak magnes. Ja rozpoczynałam pracę w Kolejach Mazowieckich tuż po powstaniu spółki. Spółka, która budziła bardzo wiele wątpliwości, szczególnie wśród kolejarzy. Przypomnijmy, że była to pierwsza spółka samorządowo-kolejowa, więc czegoś takiego w Polsce nie było. Opór ze strony pracowników, którzy nie wiedzieli, jak to będzie, bo kolej była jedna, wielka, a tu raptem, jak to? Nie jesteśmy już w przewozach regionalnych. Tworzy się coś takiego, co może za chwilę upaść, budziło bardzo liczne obawy. Od wielu lat jesteś związana z Kolejami Mazowieckimi, ale to nie jest jedyne miejsce, które ukształtowało cię zawodowo i z którym byłaś związana. Gdybyś opowiedziała nam, jak ta droga zawodowa twoja przebiegała, jak się to stało, że się tu znalazłaś? Słuchajcie, droga oczywiście była związana z podróżami pociągami. Studiowałam w Poznaniu i na studiach rozpoczęłam pracę jako dziennikarka. To naprawdę był fantastyczny okres, kiedy poznałam mnóstwo ciekawych, inspirujących osób. Następnie pracowałam jako rzecznik w Politechnice Poznańskiej. Nie ukrywam, że zawsze chciałam mieszkać w Warszawie. Mieszkając, studiując i pracując w Poznaniu, bardzo często przyjeżdżałam do Warszawy i mieszkanie w Warszawie po prostu było moim marzeniem. Nie było mi też łatwo rozstać się z Poznaniem. A kiedy zapadła taka decyzja, to rozpoczęłam pracę w Warszawie. Pracowałam między innymi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, też jako rzecznik. A potem jak powstała spółka Koleje Mazowieckie, to wsiadłam w pociąg na Ochocie. Przyjechałam na rozmowę kwalifikacyjną na Wschodnią i dostałam pracę. Mamy rok, w którym mija 20 lat od powstania Kolei Mazowieckich. Okrągła rocznica. I tak jak wspominałaś przed chwilą, trudne początki. Z jednej strony mam takie poczucie, że odbiór społeczny i taka historia związana z koleją nie najciekawsza i takie postrzeganie społeczne. I dzisiaj po 20 latach mamy spółkę kolejową wiodącą na rynku. Mam poczucie, że dobrze postrzeganą, zarówno wewnątrz firmy, ale przede wszystkim na zewnątrz. I o twoją rolę chciałem zapytać, bo to twoja rola, jak przez te lata komunikacja na ten temat przebiegała, jaki był twój pomysł i twoja droga do tego, żeby dojść od tego, nie do końca trendy produktu, jakim była kolej samorządowa czy regionalna, do dzisiejszych Kolei Mazowieckich. Przede wszystkim starałam się skupić na mocnych stronach kolei, czyli tutaj w mojej komunikacji był mocno akcentowany aspekt ekologiczny. Ponadto bardzo silnie promowałam wszelkiego rodzaju inwestycje. Spółka powstała. To był taki etap, że
spółka zaczynała się rozwijać, więc wszystkie przedsięwzięcia, które były realizowane, były zupełnie nowe. To było coś po prostu niesamowitego. Naprawdę, to były ciężkie czasy. Ani samorząd, ani my jako spółka nie posiadaliśmy zbyt dużo środków, a jednak były realizowane inwestycje. Ja pamiętam do dzisiaj pierwsze jakieś autobusy szynowe, z których naprawdę się cieszyliśmy. Autobusy niemieckie, które miały już swoje lata i naprawdę nie były niczym wow, ale jednak ludzie dostrzegali to, że coś się zmienia. Tu, gdzie są linie niezelektryfikowane, pojawiają się jednak połączenia kolejowe, że zmienił się wizerunek kolei. My tak naprawdę byliśmy pierwszą spółką, która odeszła od takiego tradycyjnego malowania. Już nie było pomarańczowych pociągów, już nie było tych takich buraczkowych. Były pociągi biało, żółto, zielone, optymistyczne, ze słoneczkiem, które jest fragmentem krajobrazu mazowieckiego. I to było coś niesamowitego, więc wszelkiego rodzaju inwestycje, które były dokonywane, czy przez samorząd województwa mazowieckiego, czy rozwój oferty przewozowej, to wszystko starałam się komunikować i komunikowałam. No i podróżni doceniali, tak, że kolej się zmienia. Że jakaś komunikacja przez pozytyw, tak? Znaczy pokazywanie tak, tej kolei jako dobra, tak? Nie tylko użytecznego, ale też tak jak mówisz o warstwie wizualnej w kolei, o tym, że ten pociąg nie tylko ma dowieźć z miasta A do miasta B, on nas cały czas dowozi, to jest to, co słyszymy w tle w naszej rozmowy. Jesteśmy w Warszawie na Dworcu Wschodnim i to, co słyszycie w tle, to są właśnie pociągi kolei mazowieckich. Tylko mówisz o słońcu, o kolei i o słońcu. Mówię o tym, że podróżni zobaczyli, że kolej zmienia swój wizerunek, że tak naprawdę warto jest podróżować pociągami kolei mazowieckich. Bardzo też w swojej komunikacji też podkreślałam, że warto jest podróżować koleją, nawet mieszkając w Warszawie. Mieszkańcy Warszawy dzięki pociągom kolei mazowieckich, a także ofercie, która została po raz pierwszy w bardzo szczątkowym takim zakresie wprowadzona wspólnego biletu, odkryli, że z jednej strony Warszawy na drugą stronę można podróżować pociągami kolei mazowieckich i że jest to tak naprawdę mega duża oszczędność czasu, bo się omija korki. No i naprawdę ta podróż jest całkiem przyjemna. To jest przyjemna podróż koleją, ale przed naszą rozmową przygotowywałem się do niej, czytałem wiele rozmów, wywiadów z tobą i mam takie poczucie, że ty często odpowiadasz za nie swoje błędy, bo z perspektywy pasażera to jest tak, że wy jesteście na końcu, jesteście przewoźnikiem i to wszystko to dobre, ale również to złe spada na ciebie komunikacyjnie. To do ciebie przychodzą, pociąg się spóźnia, ten pociąg nie zawsze się spóźnia z winy przewoźnika, tak? Bo to jest łańcuch wydarzeń, łańcuch spółek, przedsiębiorstw, korporacji i wydarzeń chociażby pogodowych, tak? Ale na końcu tej spółki jest pociąg i jest komunikat, żal albo pretensja, która trafia do ciebie. Jak to jest z tym komunikowaniem często nie swojego? To jest taka moja praca jest, a komunikacja z podróżnymi jest bardzo istotnym elementem komunikacji. Tak, masz rację. Bardzo często, nie wiem, opóźnienie pociągu wcale nie jest zależne od nas, tak? Ale właśnie wynika z różnych tam... Czy tłumaczysz się z pory roku na przykład, albo pogody? Bywały takie sytuacje, ale komunikacja z podróżnymi to nie tylko odpowiadanie na jakieś pretensje czy żale, ale to także bardzo często na przykład podróżni dzwonią i się pytają o rozkład jazdy. No twój telefon i kontakt do ciebie jest dostępny. Można do ciebie napisać maila. Przed naszą rozmową ty odebrałaś kilka telefonów. Ten twój telefon służbowy dzwoni non-stop. Jesteś dostępna, tak? Tak, staram się być dostępna. Jeżeli naprawdę nie mogę odebrać, to zawsze oddzwaniam. Mam taką zasadę, bo uważam, że rzecznik powinien zawsze być dostępny. Jesteś z koleją związana kilkanaście lat. Gdybyś mogła z perspektywy swojej pracy powiedzieć, jak ta komunikacja ze światem się zmieniła na początku twojej drogi kolejowej, nie tylko w spółce Koleje Mazowieckie, ale w ogóle w twoim pracy z komunikacją, z ludźmi, jak to wygląda dzisiaj? Jeżeli chodzi o spółkę kolejową, to naprawdę miałam dużo szczęścia, że trafiłam na osoby, które
oprócz tego, że miały dużą wiedzę fachową na temat kolei, to również były to osoby, które fascynowały się tą koleją. My to mówimy Mikole. I naprawdę od tych osób się bardzo dużo nauczyłam, za co jestem im bardzo, bardzo wdzięczna. Oczywiście cały proces komunikacyjny przez te lata się zmieniał, bo jednak kiedy zaczynałam pracę, najczęściej, jeżeli chodzi o sposób komunikacji, to były to rozmowy telefoniczne. Teraz przechodzimy na maile, na komunikatory. Nie ma w tym nic złego. Uważam, że jeżeli można coś usprawnić i jeżeli wymiana wiadomości, informacji może być szybsza, to czemu nie? Czyli ten komponent nowoczesnej technologii jest dodatkowym narzędziem, na które się nie obrażamy. Ale wiesz, w wielu naszych rozmowach z rzecznikami słyszymy o tym kompetencie ludzkim, o tym odbieraniu telefonu i o tym, że wy wspominacie o tym, że te relacje między ludźmi są kluczową rzeczą jakby w sukcesie przekazu i komunikacji dalej. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo też reprezentujesz spółkę samorządową, która, myślę sobie, ma po pierwsze jakąś funkcję użyteczności publicznej, tak? Z drugiej strony jakieś oczekiwania społeczne, więc tych ograniczeń i buforów z różnych stron jest dosyć dużo. Tak? I teraz, jaka jest ta twoja droga komunikacyjna na to? Myślę, że przede wszystkim trzeba polubić drugą osobę. Dla mnie to jest kluczowym czynnikiem. Ja naprawdę lubię dziennikarzy. Może dlatego, że sama kiedyś byłam dziennikarką i wiem, czego ode mnie oczekują. Staram się ich zawsze zrozumieć. No i oczywiście staram się jak najszybciej udzielić odpowiedzi, nawet na te trudne pytania. Są trudne pytania, tak? Ale ta odpowiedź musi się dla nich znaleźć. No tak, bo największy błąd, jaki można popełnić, moim zdaniem, to nie udzielić odpowiedzi. Oczywiście mam świadomość, że czasami lepiej jest, ale lepiej? Nie wiem dla kogo, tak? Na pewno to nie jest fair w stosunku do tej drugiej osoby. Więc wydaje mi się, że zrozumienie drugiej osoby i szacunek, bo naprawdę to jest ciężka praca. A czy ty się przyjaźnisz z dziennikarzami, z którymi pracujesz? Przyjaźń to chyba za duże słowo, ale tak jak w stosunkach międzyludzkich, oczywiście mam grono dziennikarzy, których po prostu lubię, z którymi bardzo często się spotykam na różnego rodzaju wydarzeniach branżowych, z którymi sobie rozmawiamy na różne tematy. Natomiast nie wiem, wydaje mi się, że przyjaźń to jest zbyt duże słowo. Ale rozumiem, czuję w tym jakiś rodzaj relacji, tak? Tak. Mam na przykład dziennikarzy, do których, nie wiem, często dzwonię i na przykład mówię, że słuchaj, mam taki fajny temat, tak jak, nie wiem, do naszego grona dołączyła kolejna maszynistka. I on mówi, ale fajnie, naprawdę super, to weź, podeślij zdjęcia, my to zaraz opublikujemy. No to jest takie fajne, tak? Więc zawsze rzucam taką zajawkę. Wraca temat kobiet. Ja też wiem, że to jest jeden z twoich koników. Mówienie i promowanie w tym męskim świecie, wśród tej kolei, która jest kobietą, kobiet i ich roli. To w ostatnich latach się bardzo zmienia, tak? Znaczy kobieta na kolei to, tak jak mówiłaś, już nie tylko osoba, która jest członkiem drużyny konduktorskiej, tak? Ale to są dzisiaj kobiety, które prowadzą pociągi. Tak. I uważam, że dziewczyny robią naprawdę kawał dobrej pracy, dobrej roboty, bo przełamują pewne stereotypy. Więc czemu nie? Twoja komunikacja w stosunku do kobiet, myślę na przykład w procesie zatrudnienia i promowania firmy, jest inna niż w stosunku do mężczyzn? Jak nie. Ty to postrzegasz? Nie, to nie ma żadnego związku. Mhm. Tutaj liczą się tylko i wyłącznie kompetencje i predyspozycje. Rozmawiamy o kompetencjach i predyspozycjach. Ja też z innej strony wiem, że mocno się angażujesz w proces edukacyjny. Znaczy bardzo wspieracie jako spółka, ale też ty w swojej komunikacji młodych ludzi w kontekście ich tego, co planują i jak ma wyglądać ich droga życiowa. Opowiedz o swoim zaangażowaniu w kontekście promowania kolei jako pracodawcy, ale też więcej, jako drogi na życie zawodowe.
Znaczy, ja lubię kolej i uważam, że kolej jest naprawdę bardzo interesująca. Kolej tak naprawdę trzeba odkryć. I przez wiele lat kolej była odstawiona na boczne tory. Ale to, co się teraz dzieje, to jest po prostu no, niesamowity przeskok. To jaka jest twoja metoda na odkrywanie kolei? Przede wszystkim wydaje mi się, że należy rozmawiać z młodymi ludźmi i pokazywać im tajniki pracy na kolei. Na pewno takim interesującym zawodem bez wątpienia jest zawód maszynisty, zawód kierownika pociągu. I tutaj my na przykład współpracujemy ze szkołami, które kształcą w kierunkach kolejowych. Mamy umowy patronackie i naprawdę ostatnio byłam na targach praktyk zawodowych w kolejówce. Jest to najstarsza uczelnia techniczna w Polsce, która obchodzi 150 lat. Naprawdę spotkałam super młode osoby, w większości chłopców, ale dziewczyny też były. I naprawdę to było niesamowite wrażenie. Rozkochujesz ich w kolei? No, próbuję, chociaż chyba nie jestem w tym aż taka dobra. No bo bardzo ten wątek miłośniczy tu wybrzmiewa i tego, że jak rozumiem, bardzo wiele osób zaangażowanych w pracę w spółce to są ludzie, którzy po prostu tę kolej czują, tak jak ty, tak? To są ludzie, którzy pracują, czują kiedyś się bardziej. Mówiło z powołania, tak? Czują tak, jeszcze to... bardziej, naprawdę. Mm-hmm. Myślę, że jest tu wiele, wiele fantastycznych osób, które mają naprawdę bardzo ciekawe pasje i przede wszystkim są nietuzinkowe. Czyli taka firma zbudowana na emocjach i zaangażowaniu ludzi, to tak to bardzo brzmi. Ale też to jest tak, że przecież reprezentujesz spółkę, która jest wysoko specjalistyczna, powołana do bardzo konkretnych celów, tak? Powiedziałbym też bardzo osadzona w technologiach. Tak? I teraz chciałem zapytać o to, na ile ty musisz być specjalistą branżowym, takim już bardzo technicznym, żeby sobie dzisiaj w tym gąszczu tej wiedzy poradzić i przełożyć to na informację, która będzie zrozumiała dla laika czy dla szerszej grupy społecznej. No tak, to muszę to przełożyć z języka technicznego na język zrozumiały. To bez wątpienia. Natomiast mam fajny zespół, który chętnie dzieli się tą wiedzą, bo tak jak wspomniałeś, wiedza techniczna, wiedza specjalistyczna, ja sama muszę to najpierw zrozumieć, zanim przekażę te informacje dziennikarzowi. Czyli jesteś specjalistą, czy musisz być specjalistą po pierwsze, po to, żeby umieć tę wiedzę wykorzystać dalej, tak? I przełożyć ją z polskiego na nasze. Z polskiego na nasze, tak, dokładnie tak. To czasami jest dosyć trudne, ale bardzo ciekawe, bo za każdym razem można się czegoś nowego dowiedzieć. A ponadto to jest też bezpośredni kontakt z innymi komórkami. No i mam możliwość pytania. Zadawania wielu pytań. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo jak czegoś nie wiem albo nie rozumiem, no to wtedy po prostu próbuję się dowiedzieć, tak, żeby mieć jak najbardziej obszerną wiedzę, która pozwoli mi na udzielenie odpowiedzi. To jak się wypracowuje w spółce taką pozycję, że telefon od ciebie się odbiera? Bo to rozumiem, że jest tak, że jak ty dzwonisz, czy piszesz maila, to znaczy, że to jest ważne. Tak, ale nie wiem, jak to jest. To musiałbyś chyba zapytać osoby, z którymi się kontaktuję. Ale myślę, że tutaj te wzajemne relacje i zrozumienie, no chyba to jest jednak najważniejsze, tak? Bo każde pytanie jest ważne, więc mam szczęście naprawdę pracować z ludźmi, którzy, tak jak powiedziałam, chętnie się dzielą tą swoją wiedzą i to jest mega pomocne. Bez tego po prostu nie ma, moim zdaniem, nie ma dobrego rzecznika. Posiadanie oparcia w zespole, tak? I w firmie, tak? I wśród ludzi. Pytam też o to w takim kontekście, że to jest ważne, bo reprezentujesz spółkę, która nie ma przerwy. Wy pracujecie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, kolej jeździ non-stop. I domyślam się, że w tej waszej pracy jest bardzo wiele kryzysów. Ty spotykasz też takie sytuacje, które są trudne, które są niespodziewane, dzieją się o różnych porach dnia, dzieją się w weekendy. Jaka jest twoja metoda na zarządzanie kryzysem? Myślę o kryzysie komunikacyjnym. No przede wszystkim szybka reakcja. Szybka reakcja i szybka informacja.
bo to jest wtedy najważniejsze. A kryzysy, tak, masz rację, one są, nie wybierajmy sobie ani dnia, ani godziny, ale no, to jest wpisane w ten zawód. Czy jakaś dostępność też rozumiem w różne dni tygodnia i pory dnia? Czy nocy? Generalnie nie rozstaję się z telefonem komórkowym i zawsze odbieram. Albo przynajmniej staram się, a jeżeli nie, to odzwaniam. Nie wiem, bardzo często się zdarzają takie sytuacje, że nie wiem, jestem gdzieś na, wyjechałam na weekend i na przykład dzwoni do mnie kierownik dyspozytury i mówi mi, że mamy po prostu problem. Trudno. Słyszę w tym ogromne zaangażowanie, powiedziałbym, rodzaj służby w takim pozytywnym rozumieniu, że ta praca w spółce kolejowej to jest rodzaj jakiejś misji, może tak. Czy ty czujesz się wybrana i czujesz się, że ta praca jest misją? Czy jest misją? W pewnym stopniu pewnie tak. Natomiast myślę, że są osoby, które pełnią swoją służbę i to jest typowa kolejarska służba. To są osoby, które pracują na sekcji, które dbają o to, żeby nasze pociągi wyjechały na tory. To są osoby, które pracują w oddziale usług utrzymania, które czyszczą te pociągi. To są właśnie maszyniści, to są kierownicy pociągu. Ja owszem, w pewien sposób jest to misja. Natomiast myślę, że o wiele więcej osób pełni naprawdę taką typową kolejarską służbę. Jakaś ogromna skromność przez ciebie przebija w tym, co mówisz, ale widzę też ogromny uśmiech i zaangażowanie w twojej buzi. Ja zawsze jako rzecznik prasowy i nierzecznik mówię, że jestem skromna, nieśmiała i małomówna. Małomówna rzeczniczka, małomówny rzecznik. Nie, jako rzecznik udzielam informacji. Ale... No więc właśnie, to rozmawialiśmy o tej dostępności 24 godziny na dobę i o tym odbieraniu telefonu. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do słońca, bo zaczęliśmy naszą rozmowę od słońca i zapytać cię o pomysł, który jest ogromnym sukcesem waszej spółki. Nie chcę, żebyśmy handlowo opowiadali o nim szerzej, bo to jest rozmowa o tobie, ale chciałem zapytać, jak to zrobiłaś, bo to jest, myślę sobie, ogromna twoja rola, że myślę o projekcie słonecznego. Tak? To jest komercyjny projekt stworzony przez waszą spółkę, czyli wakacyjny pociąg jeżdżący z Warszawy na wybrzeże. I teraz spółka kolejowa, ta służba publiczna i nagle powstaje produkt, który zakomunikowałaś w taki sposób, że staje się modny, staje się trendy wśród młodych ludzi. Znaczy mówienie, że się jeździ nad Morzem Słonecznym jest fajne w młodym pokoleniu. Jak tego dokonałaś? Słuchajcie, to w ogóle jest bardzo ciekawa historia, ponieważ ten pociąg został uruchomiony w 2005 roku, czyli w pierwszym roku funkcjonowania spółki Koleje Mazowieckie. Pomysł wyszedł od pani prezes Haliny Sekity. Naprawdę, uwierzcie, nie było łatwo zrealizować. To był strzał w dziesiątkę, bo po pierwsze atrakcyjny czas przejazdu, niewiele dłuższy niż konkurencji, atrakcyjna cena biletu, to, że nie było klimatyzacji, otwierało się okna i się jechało. I ludzie to pokochali. Bez żadnej reklamy, bo nie było reklamy, nie było środków na reklamę, marketing szeptany i naprawdę to się przyjęło. I ja sama byłam zdziwiona, ale wiecie co, tajemnica sukcesu tkwiła w tym, że po pierwsze tam była niesamowita atmosfera, fajna drużyna konduktorska, która naprawdę nawiązywała kontakt z podróżnymi i sami podróżni, którzy po prostu cieszyli się, że jadą. I tak jest no, od tylu lat. Ty po latach praktyki i pracy na kolei, to ty już wiesz, że produkt, który będziesz komunikować, będzie sukcesem? Czy ty to czujesz? Wiesz co, nie wiem, czy to czuję. Czasami tak, owszem, intuicja mi podpowiada, a czasami po prostu mam taką bardzo dużą chęć, żeby coś wypromować, żeby pokazać, że jest coś innego. I jak widzę zaangażowanie tylu osób, które chociażby na przykładzie tego słonecznego z 2005 roku, kiedy wszyscy na to pracowaliśmy, i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak to będzie, tak?
No bo, nie wiem, naprawdę warunki nie były super. A jednak po prostu, nie wiem, no udało się. Ale to tak jak właśnie powiedziałam, atmosfera, obsługa, załoga pokładowa, to wszystko. Jakaś praca zespołowa ogromnie z tego wybrzmiewa, co mówisz. No tak, uruchomienie każdego pociągu to jest praca zespołowa, bo ona zaczyna się w sekcji napraw i eksploatacji taboru, a kończy się w momencie również tam, kiedy pociąg kończy bieg i do niej zjeżdża. Wielokrotnie w czasie rozmowy używasz określenia czują kolej pracownicy, osoby z obsługi. Co to znaczy czuć kolej według ciebie? No to przede wszystkim znaczy z jednej strony duży szacunek do kolei, do służby kolejarskiej, a z drugiej strony no to jest takie bezgraniczne zaangażowanie i chęć dzielenia się tą swoją wiedzą, chęć bycia bardzo empatycznym i ta empatia jest niezmiernie ważna. Skąd czerpiesz wiedzę dotyczącą komunikacji, komunikowania produktów, firmy, spółki, tego co przed wami, bo żyjemy w świecie, który się bardzo zmienia, coraz bardziej dynamicznie. Być może masz swojego branżowego guru, branżową guru, kogoś, na kim ty się wzorujesz i kto jest dla ciebie przykładem? Generalnie staram się być otwarta na pomysły mojego zespołu i jestem otwarta, uważnie słucham. Moja wiedza jest, czerpię wiedzę z różnych źródeł. Porównuję sobie, analizuję. No i staram się po prostu realizować pewien projekt, czy pewien projekt komunikacyjny. Bo jeżeli chodzi o promocję, no to my tutaj za bardzo w moim biurze promocją się nie zajmujemy. Głównie się skupiamy, chociaż częściowo pewnie tak, głównie skupiamy się na komunikacji zewnętrznej, na komunikacji wewnętrznej, bo wydajemy też, mamy własne wydawnictwo Moja Kolej, które jest adresowane do pracowników. No i oczywiście no też social media, gdzie jest zupełnie inna grupa odbiorców. Podziel się jakimiś przykładami trudnych, niewygodnych, a może pytań, które w ogóle nie powinny być adresowane do ciebie. Tych pytań tak naprawdę jest bardzo dużo i na wszystkie staram się udzielać odpowiedzi. Tak jak już wcześniej wspomniałam, nie wiem, pytanie o rozkład jazdy i to niekoniecznie naszych pociągów. Szczególnie to było, kiedy zaczynałam pracę i na przykład pamiętam, była Wigilia i zadzwoniła do mnie pani i się mnie pytała, o której godzinie odjeżdża pociąg do Berlina. Więc to są różne sytuacje. Często na przykład, nie wiem, jak jest jakaś awaria, więc dzwonią podróżni, bo nie mogą dojechać do pracy. Dużo mamy takich fajnych sytuacji, kiedy, nie wiem, dzwonią podróżni i mówią, a proszę podziękować temu kierownikowi pociągu, bo on zostawiłam torbę i się udało znaleźć, tak? Albo właśnie, no, kierownik pociągu, który dzisiaj rozdawał cukierki, bo miał imieniny. Więc to są naprawdę takie bardzo miłe sygnały od podróżnych. Albo proszę pozdrowić panią kierownik pociągu, która była bardzo miła i się miło uśmiechała. No to są takie naprawdę bardzo pozytywne informacje, które robią tobie cały dzień. Miałam na przykład maila od pana, który był na wakacjach w Polsce i miał okazję jechać naszym pociągiem i bardzo się mu spodobał krawat kierownika pociągu. I wysyła maila, czy byłaby możliwość, bo on po prostu chciałby do swojej kolekcji właśnie taki krawat. Jeżeli mamy, to pomagamy, więc nie ma najmniejszego problemu. Czyli otwartość i odpowiedź na i gotowość odpowiedzi na każde pytanie. Widzę uśmiech niezmiennie na twojej twarzy, jak mówisz o tych kontaktach i o relacjach z ludźmi, ale też rozmawialiśmy o tym czuciu i w kontekście tego czucia zapytałbym o babcię. O, babcia jest cudowna. Co to jest babcia? Kto to jest babcia? Babcia. Teraz dopiero się śmiejesz. Nie, no, babcia jest po prostu jedna, jedyna, niepowtarzalna, kochana, cudowna. Babcia to jest najstarszy czynny elektryczny zespół trakcyjny właśnie serii EN57 o numerze 038, który
ma oryginalne barwy, czyli żółto-granatowe, więc naprawdę jest cudownym pojazdem kursującym na przepięknej linii Tłuszcz-Ostrołęka. Zapraszam, każdy Mikol wie, gdzie jeździ babcia. Są tacy, którzy jadą specjalnie, żeby zrobić zdjęcia i nam potem przesyłają. Babcia w każdym wydaniu, o każdej porze roku jest po prostu niesamowita. I przede mną Donata, która ma uśmiech od ucha do ucha, gdy mówi o babci. Kto się nie uśmiecha, jak mówi o babci? No tak, tak. To jest taka miłość pierwotna, a ta wasza babcia, mogę tylko powiedzieć, że życzę, żeby jeździła długie, długie lata i cieszyła oko i wasze, i podróżnych, dla których jest udostępniona. Dbamy o nią, jest po liftingu, więc mamy nadzieję, że jeszcze będzie sobie jeździć. Co doradziłabyś, czy co podpowiedziałabyś osobom, które chciałyby pracować w komunikacji, rzecznikować albo być odpowiedzialnymi za komunikację, za PR? Jakaś twoja rada, twoje spostrzeżenia? Przede wszystkim trzeba słuchać innych. Uważnie słuchać innych. Trzeba starać się zrozumieć ich oczekiwania. No i trzeba być otwartym. Otwarta, kochająca ludzi i uwielbiająca kolej. Donata Nowakowska, rzecznik prasowy Kolei Mazowieckich, była waszym i moim gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. To był podcast Co Rzecze Rzecznik. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.